No cześć, witam z mojej dżungli, która dzisiaj próbuje mi wejść na głowę. Prawdopodobnie wyciągnęły się liście do okna bardziej niż zawsze, ponieważ pada i jest mało światła. Ale nas nie zraża to, że pada. Jedziemy na Kaszuby dla odmiany. Jedziemy w okolice Wdzyskiszewskich. Pierwszą noc zrobimy prawdopodobnie na kempingu, dlatego że to jedziemy dosyć późno, gdyż dzisiaj wyruszymy dopiero pewnie około 18. Ale drugą noc planujemy już na dziko, poszukamy jakiejś fajnej miejscówki, którą Wam na pewno pokażemy. Pokażemy Wam w ogóle, jakie tam są miejscówki, co tam można robić, co tam, jak tam wygląda. Ten weekend mają być jakieś przejściowe deszcze i burze, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie też dużo ładnej pogody. Może będą grzyby, bo podobno się już pojawiają, chociaż nie wiem, jak to wygląda na Kaszubach, bo na Kaszubach bardzo mało padało. Także zapraszam Was na film. A teraz jadę kupić dmuchany kajak. Okazało się, że dzisiaj niestety jest drogowy Armagedon w Trójmieście. Jest 18:30 i dopiero próbujemy się ogarnąć. No jedziemy. Jest godzina? 7:15. 7:15. To może być tak, że nawet nie damy rady na kempingu żadnym przenocować, bo może już być wszystko zamknięte, jak tam dojedziemy. Mhm. Także... damy radę. Ruszamy. A tu mój mąż wozi siekierkę, także jak ja zniknę gdzieś, to wiecie, kto jest winny. Dojechaliśmy. Jest godzina... Co to jest za godzina? Jest godzina 20:42. Przestało padać. Jest tak około 15-16 stopni. Także całkiem spoko. Jesteśmy nad samym jeziorkiem. No tak, niestety tutaj za nami będzie chyba impreza. Nad samym jeziorkiem koło Wdzydzów Tucholskich, nie Kiszewskich. Bo Tomkowi oczywiście się myli. Idziemy się przejść i pokażemy Wam, jak wygląda okolica. Tu w tym domku są sanitariaty, które zaraz nakręcę. A tu idziemy nad jeziorko zobaczyć. No może jutro popływamy na kajaczkach. Na kajaczku. Będziesz dmuchał. A tu jest taka mała marina. A jaki jachcik ładny. W ogóle mnie nie kręcą jachty, ale ten jest ładny. O, zachód słońca możemy iść obejrzeć, zobacz. Romantycznie. Tak, w takim ładnym świetle. Ale spokój. Tam u góry niestety dzisiaj pewnie będzie imprezka. Ale ja mam korki do uszu. No i nawet nasz samochód jest całkiem spoko wyciszony, więc też nic nie będzie słychać pewnie. Ładnionia. Ojejku, ma, zobacz! Małe kaczuszki, cześć! Co to, film przyrodniczy? Musisz Richarda ten poron dawać. Musiałabyś, wiesz, najazdy takie, spojrzenia porobić. A ja idę zobaczyć sanitariaty. O, stawiki do zmywania. Damska, okej. Dzień dobry. O, no, no, całkiem spoko, bo to nie jest duży kemping. Także dwa prysznice spokojnie wystarczają. Dwa kibelki, zaraz zobaczymy, jak prysznice. A no i normalnie, zajebiście, nie trzeba płacić osobno za żadną ciepłą wodę. Kurde. Całkiem spoko. Ja jestem jakaś... Boże, te moje włosy sterczą wszystkie strony. Dobra, never mind. Zapomniałam powiedzieć, że... dwie osoby
Mały kamperek, 75 zł za dobę. No dobra. Bo nie było czasu już pod domem, także teraz muszę się zabrać za rozpakowywanie. Dzień dobry. Pogoda się wyklarowała, ale ma się zachmurzyć, za to my kupiliśmy takie coś. Nie zawahamy się tego użyć. Będzie testowanie. Nowy dmuchany kajak. 3P. Tak się nazywa chyba, nie? 3P. Z Decathlona. Decathlonu. Po prostu 3 persony. I będziemy pływać. Będziemy eksplorować okolice Wrzyc. Od strony wody. Do przody? Nie wiem, może dam. Ale niosłam go sama do kasy. I dałam. Także... To i teraz dam. To i teraz dam. To idziemy. No. Nabrudzę teraz. No tak, no. Pierwsze nabrudzenie będzie. Ej, do tego się łatwiej wsiada niż do tamtego, tak? Takiego plastikowego. Zaraz poczekaj, zobaczysz. Poczekaj. Gamonie nie sprawdziły, gdzie jest sklep, a chciały zakupy zrobić i teraz płyną wielkim jeziorem. Bez celu. No pogoda nam cały czas dopisuje. Jest przepięknie po prostu. A nie, to było wojskowe. A jak są szanty? I dalej. Zasopałem, tra la 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 la. Szukamy sklepu. Tu jest jakaś cywilizacja. Tomek poszedł po zakupy. Jesteśmy we Wdydzach Kiszewskich. Tu gdzie mieliśmy być pierwotnie. Teraz będziemy płynąć pod wiatr z powrotem, więc pewnie będzie trochę walki. Ale powiem wam, że kajaczek jest zajebisty. Mega łatwo się steruje. Całkiem szybko płynie i w ogóle jest mega stabilny. Tylko trochę się zamoczył, ale musimy wymyśleć coś z tymi wiosłami po prostu. Żeby tak się nie chlapało do środka. Uciekliśmy z tej cywilizacji. Znaleźliśmy sobie w drugiej stronie takie fajne miejsce. Nawet ognisko można wejść rozpalić. Jest stolik i zjemy sobie lunchek. Najlepsza inwestycja świata po prostu. Znaczy to nie jest inwestycja, najlepszy wydatek świata. Najlepiej wydane pieniądze jak można. Ależ to jest frajda. Dzisiaj niestety zwyciężyło nas zmęczenie po kajaku i nie jesteśmy w stanie zwinąć tego kampera całego i szukać nowego miejsca. Znowu z notowania na dziko chyba nic nam nie wyjdzie, a szkoda, bo naprawdę mi tym razem bardzo zależało, tym bardziej, że w ogóle... Musiałam wyjść, akurat ktoś wszedł do łazienki. Ale w każdym razie chciałam wam tylko powiedzieć, że to jezioro Wdzyckie jest niesamowite po prostu, bo ma mnóstwo takich miejsc, w których można się spokojnie schować i być całkowicie samemu. I dlatego mi trochę szkoda, że nie poszukaliśmy żadnego miejsca, żeby sobie zanocować na dziko, ale z drugiej strony naprawdę nie mam siły tego wszystkiego zwijać i się przenosić i szukać teraz miejsca. No a to, co chciałam powiedzieć o tym jeziorze, to po prostu nie wiedziałam, bo w sumie byłam tu kilka razy i za dzieciaka i gdzieś tam za młodości, natomiast po prostu nie wiedziałam, że tutaj po prostu jest tak, że właśnie bardzo blisko są takie miejsca, gdzie są knajpeczki, sklepy i tak dalej, a z drugiej strony bardzo blisko są miejsca, gdzie nie ma nikogo. Po prostu jest się całkowicie samemu. Pięknie tu jest. A jutro spróbujemy znaleźć jakieś miejsce na grzyby. Tomek gotuje obiadek, a ja tylko jeszcze dokończę test. Generalnie jest to zajebisty zakup lub też inwestycja w szczęście. Trzy wady. Trzeba mieć czas, żeby to wysuszyć. I miejsce.
Jest dosyć ciężkie, bo waży około 17 kg i po złożeniu zajmuje tyle miejsca, to potem jak złożymy, to pokażę, jak to pudło wygląda, ten plecak, że musieliśmy wymontować stolik w naszym kamperze. Także, żeby to zmieścić. Ale warto było. W lecie jest ok, bo stolik nam w środku nie jest potrzebny i tak siedzimy na zewnątrz. Dzień dobry. Pogoda trochę do kitu, ale w sumie nałożenie po lesie to dobrze. Zamierzamy dzisiaj objechać jezioro naokoło. Mamy pozaznaczone fajne miejscówki na dziko, które znaleźliśmy w necie, na grupie biwakowej i na Park Fortnite. I zobaczymy, czy one rzeczywiście są takie fajne, żeby mieć je na następny raz sprawdzone i żeby już po prostu bezpośrednio na nie potem pojechać. No i sprawdzimy, czy są kurki już, bo podobno są, także fajnie. No dobra, miejsce numer jeden. Sprawdzamy, bo wygląda fajnie. Co tutaj jest za miejscowość? Przytarnia to była? Tak. To niedaleko Przytarni. Też nad Wyzyskim. No i wygląda to fajnie. I prosto jest. Można na płasko stanąć. No, tu jest taki kemping. W sumie i tak na dziko, bo chyba łazienek żadnych nie ma, tylko po prostu na dziko, nie na dziko, tak pół dziko. A, tutaj jest taka malutka plażyczka. I można wejść się kąpać, a to jezioro jest w ogóle tak czyste. A tu chyba jacyś eksploratorzy przyjechali. Mają trawkę. Tutaj w prawo takie drugie, może to będzie fajniejsze, bo tu może będzie mniej ludzi. Nie wiem, o, dwa samochody tu stoją. Trzy. No to te trawki tutaj stoją. Zajebioza. Kamuflaż stuprocentowy. A tutaj nie ma takiego zejścia. Gdzieś tu mają pewnie jakąś wiedzę, w którą stronę pójść, żeby dojść na jakąś plażę czy coś. Nie? No pewnie mają, ale jakbyśmy tu zanocowali, to też byśmy potem mieli. Nie, tutaj nie ma co. Nie. Tam jest jakieś małe miejsce. Widzisz? Tam jest takie zejście, wiesz, no, piaszczyste. No widzę, widzę. Lecimy. Lecimy dalej, ale to jest fajne miejsce. Szczególnie jesienno-grzybowo. Tutaj. Okay. Najlepsza reklama na świecie, ale trochę to też z daleka wygląda jak ten samochód z głupiej głupszy. Dalej. Tylko uszu mu brakuje. A nie oni ten Volkswagenik. Sprawdzamy takie obok. Tu jest mniej miejsca, ale nasz mały samochodzik jak przytulisz do drzew, to spokojnie będzie przejazd. Ale widok jest genialny. No, fakt. Nie, no pięknie tu jest, po prostu. Ja już wiem, gdzie ja będę na grzyby przyjeżdżać jesienią. Co? Jak będą? No jak będą, bo zazwyczaj właśnie dokładnie. Ostatnio coś tak jakoś słabo z tymi grzybami, ale... Tomek idzie sprawdzić. Czy tam się da jakoś do jeziora Wałeczego dojść? I co? Malutkie miejsce do kampienia. Tak? Ojejku, jakie fajne. No, tak wiesz, no tu siedzisz, tu powiesz, popływać. No nie, popływać rano. Na kolasa. Ja podejrzewam, że ja tu mogę zjechać. To a może nie dalej. Będę schodzić niżej, na razie. Nie, no buty masz bardzo dobre, tak? No mam buty dobre, ale nogi mam jakieś dwie lewe. To by tam było w ogóle wleźć do wody, ja bym się w ogóle wykąpał, wiesz? No to kurde. Tak teraz mi się kurde. No to chodź. Idziemy się kąpać? No, dawaj.
to idziemy się przebierać i kąpać. Tego nie będziemy nagrywać. Nikt nie chce oglądać starych ludzi w strojach kąpielowych. No, to chyba znaleźliśmy miejsce idealne dla naszego małego kamperka. Zero ludzi. Poszliśmy się wykąpać. Woda rzeźka? Jak ja lubię to przepiękne słowo, które określa, że trochę zimna. Ale było spoko. Jedziemy szukać miejsca na jedzonko. Tam sarenki. A one się na nas patrzą, a my na nie. Znaleźliśmy miejsce na jedzonko. Dobrze, trochę zmiotę, żeby się przyjemnie siedziało. Wyżera po prostu. Sorry. Spoko. Co tam masz, mężczyzno, ciekawego? Nic, do ciebie. Ja zakładam kaloszki jako ochrona przed kleszczami i idę połazić, może coś znajdę, jakieś kurki. Chociaż tak słabo to wygląda, no ale może. Widzicie, siły nieczyste. No niestety grzybów jeszcze nie ma. Pusto zupełnie. Ale znalazłam poziomki, jak ja lubię poziomki. I zaraz wezmę słoiczek i pozbieram też trochę jagód. Tak, chociaż tym trzeba się pocieszyć, bo kurek to nie ma niestety. Kochanie, mam dla nas przepyszne czerwone chmureczki, deserek leśny. Zobacz, co ja mam. Co za psiary. Idę stąd w takim razie. Nic nie dostaniesz. Nic nie dostaniesz. Mam dla ciebie więcej psiarek. Niedobre. W ogóle moim największym marzeniem jest spotkanie łosia, które już koło Trójmiasta i nawet po Trójmieście łażą, a mi się jeszcze nigdy nie udało zobaczyć łosia. Tylko, że wiecie, ja bym chciała spotkać tego łosia, ale tak raczej trochę z daleka. A nie, że gdzieś wyjdzie z tych krzaków na mnie. Kurde, coś tu szeleści. Coś tam za mną. Coś tam. Nie wiem, ja chyba retreat czy coś takiego, wycofuję się. Idę do mojego obrońcy. Jest godzina 18, dojechaliśmy przed chwilą do domu. Bardzo w ogóle nam się ten wyjazd podobał. Bardzo się cieszymy, że udało nam się te miejscówki na dziko znaleźć. Nie wiedzieliśmy, że dzydze są tak cudowne. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszamy na następny raz.